Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejnego wieczoru tego tygodnia, tym razem w czwartek. Tym razem w spotkaniu ze świętymi. Kochani, mamy dzisiaj dużo świętych, też dużo takich świętych ważnych. Ale chciałbym się dzisiaj skupić na świętym, który jest mi szczególnie bliski i z racji zakonnych, i z racji też pewnych upodobań modlitewnych. Wszyscy, którzy jesteście fanami pewnej formy modlitewnej, pewnie wiecie, że dzisiaj jest wspomnienie błogosławionego Bartłomieja Longo. Pozwólcie, że chwilę Wam opowiem o nim. Niektórzy już pewnie wiecie, bo jak tylko to nazwisko słyszycie, to wiecie o co chodzi. Inni może nie, ale zaraz się dowiecie. Otóż Bartolo Longo, bo Bartłomiej to z włoskiego Bartolo, urodził się 10 lutego 1841 roku w Latiano. Czy w Latiano, nie wiem konkretnie jak się to po włosku czyta. Bardzo ciekawa jest jego młodość i muszę Wam się przyznać, że o ile znam jego historię późniejszą, to mało szczegółów wiedziałem o jego młodości, a ona jest bardzo, bardzo przedziwna. Pochodził z bardzo religijnej rodziny, dosyć średnio zamożnej, i po ukończeniu tzw. szkoły elementarnej podjął studia, studia przepraszam, prawnicze na uniwersytecie w lekce. Uczył się też w ogóle jakiejś tam muzyki, grania na gitarze i itd. Ale co ciekawe, w trakcie tych studiów całkowicie jakby zaprzeczył religijności swojej rodziny. Stał się uczestnikiem wystąpień antyklerykalnych. Uczestnikiem seansów spirytystycznych i uwaga, kapłanem świątyni szatana. Naprawdę przyjął święcenia kapłańskie w satanistycznym, jakby takim kulcie religijnym. To jest w ogóle niesamowite, że tak wyglądała jego, jego młodość. Na szczęście, kiedy studiował. Miał przyjaciela, profesora Wincentego Pepe, człowieka, który był naprawdę człowiekiem głębokiej wiary. I on zaczął mu tłumaczyć, jakby sprawy związane z chrześcijaństwem. I zapoznał go również z pewnym ojcem z zakonu kaznodziejskiego, czyli od Dominikanów. I tenże wyjaśnił mu różnego rodzaju trudności, wątpliwości, wierze i tak dalej. I przywrócił go, jakby do bycia praktykującym katolikiem, mało tego. Bartłomiej Longo wstąpił do trzeciego zakonu dominikańskiego, czyli do świeckich Dominikanów, do tak zwanej fraterni dominikańskiej. Od tego momentu zaczął naprawdę się bardzo tak radykalnie nawracać. Oddawał się modlitwie i uczynkom miłosierdzia, ale najbardziej oczywiście znany był z czegoś zupełnie innego. On tam współdziała z wieloma osobami, również bogatymi z tych rejonów, gdzie, gdzie mieszkał, w Neapolu i tak dalej, po to, żeby jakby wspierać te różne swoje dzieła religijne. Ale w pewnym momencie spotkał siostrę Marię Conchetę de Litala, która ofiarowała mu bardzo zniszczony obraz Matki Bożej Różańcowej, taki malowany na płótnie. Bartolo odnowił ten obraz w 1876 roku i umieścił go za zezwoleniem proboszcza w kościółku parafialnym w Pompeji. No i tutaj już jeżeli ktoś nie wiedział jeszcze o kim mówię, to już będzie wszystko wiedział, bo to właśnie od niego tak naprawdę zaczęła się rozszerzać w kościele nowenna pompejańska. Jak to mówią w jego biografii, Matka Boża za ten skromny gest odpowiedziała hojnie łaskami. Kochani, on w ciągu 20 lat zebrał pieniądze, bo poprosił go o to biskup miasta Nola, czyli w tej decyzji, gdzie była wtedy Pompeja, żeby zbierał pieniądze. W ciągu 20 lat zebrał pieniądze. Tak naprawdę w 11 lat ukończył budowę, no w całości właśnie w 20 lat, tej świątyni w Pompeji. Dokonano jej konsekracji i koronacji tego obrazu koronami papieskimi. Podobno te koronę zdobi 700 drogich kamieni. Od tego czasu stał się takim wielkim propagatorem różańca. Nazywał się sam siebie Kawalerem Maryi, ale nie ograniczał się tylko do modlitwy. To jest w ogóle bardzo piękne w nim. Założył tam w pobliżu tego kościoła Instytut Dzieci Więźniów, żeby się opiekować dziećmi szczególnie więźniów, ale nie tylko, bo on otoczył opieką jakby bardzo wiele takich jakby rodzin, a szczególnie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych więźniowie, sieroty, robił szkoły, warsztaty, drukarnie itd., itd. i tak dalej, generalnie w ogóle taki pomysł, że bardzo chciał się zająć dziećmi, które pochodziły z jakichś właśnie złych warunków, żeby one jakby zarażone tą niedobrocią często swoich rodziców albo innych ludzi, z którymi żyli, jakby no nie przejmowali od nich tych, tych złych cech. Taki był w ogóle jego pomysł, żeby ucinać takie złe, jakby wiecie, złe korzenie, złe złe konsekwencje nieświętości, grzeszności innych ludzi. Koni przeżył potem bardzo wiele różnych trudności, dlatego że ci antyklery antyklerykałowie, z którymi wcześniej współpracował, no rzucili się trochę na niego. W pewnym momencie w ogóle został pozbawiony dachu nad głową, musiał w ogóle uciekać z tego miasta, pozbawiono go całego rodzinnego majątku, no w ogóle cudawianki tam się działy w jego życiu. Dopiero pod koniec życia udało mu się z powrotem wrócić do Pompeji, gdzie, gdzie zmarł właśnie w Świętości. Zmarł 7 października 1926 roku przy uczestnictwie Rzeszy Tłumów, a został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II 26 października 1980 roku. Kani, dzisiaj tak naprawdę prawie każdy w kościele zna nowennę pompejańską, zna ten obraz, zna tą świątynię. Muszę Wam się przyznać, nigdy tam nie byłem i bardzo bym chciał w ogóle tam kiedyś być. I mam w ogóle taki plan, żeby niedługo się do, jak tylko będzie to możliwe, do Pompejów, do Pompeji udać. On tak naprawdę zbudował nowe Pompeje, bo te stare oczywiście zniszczone, tam restaurowane i tak dalej, ale obok nich właśnie wyrosły nowe Pompeje, właśnie te jego, te maryjne Pompeje. No niesamowity człowiek, miał żonę, przygarnął bardzo wiele dzieci, jakby od obiega adoptował, no i zajmował się bardzo wieloma ubogimi. Bardzo piękna postać, szczególnie właśnie też przez takie swoje wiecie, wyboje życiowe. Nie? Pomyślcie, kapłan świątyni szatana, kapłan świątyni szatana zostaje największym propagatorem nabożeństwa maryjnego, jakie może być. Nie? To jest właśnie uśmiech Matki Bożej, to jest uśmiech Pana Boga, który mówi. Nie zrobię z kapłana świątyni szatana kogoś, kto będzie propagował jedno z najbardziej popularnych nabożeń z Maryjnych na świecie? No to poczekajcie, to wam pokażę. Bardzo to jest piękne, że on od czegoś takiego doszedł do, do takiej bliskości z Maryją. Ale, konie, bardzo mi się też podoba ta jego działalność, gdzie on oczywiście, bo może to nie wiem, jakoś tam będzie zabrzmiało w Waszych uszach, nie osądzając, broń Boże, tych rodziców, nie tych dzieci, które, których rodzice byli w więzieniach, jednak bardzo chciał, żeby one nie jakby odbierały tych złych wzorców, nie chciał je uczyć czegoś nowego. Bardzo to piękne jest. I konie, właśnie o tym sobie zrobimy dzisiaj: rachunek sumienia. Chciałbym, żebyście teraz chwilę w tej takiej naszej, jak zawsze, medytacji pomyśleli sobie, dla kogo jesteście zgorszeniem. Dla kogo jesteś jakimś złym przykładem? Pomyślcie jakieś konkretne rzeczy, konkretne zło, które zrobiliście, które ktoś właśnie widział, doświadczał i przez to nie wiem, jego wiara się zachwiała i tak dalej. Ja tylko nie ukrywam, ja mam tu dużo czasem takich, wiecie, wręcz lęków, nie? Bo jestem trochę na świeczniku. Moje złe czyny, moje złe grzechy nie zranią tylko mnie, zranią też innych ludzi, nie? Którzy może im się, nie wiem, wiara zachwieje. Oczywiście niedobrze, bo wiara nie powinna być na mnie ufundowana, ale też nie powinienem robić. No właśnie, rzeczy, które będą innym wiarę podważać, nie? Pomyślcie teraz, kochani, chwilę w tej modlitwie. Za jakie zgorszenie, za jakie zachwianie czyjeś, nie wiem, wiary, dobroci, miłości odpowiadacie i przeprośmy, kochani, za to. Nasz dobry ojcze, bardzo Cię przepraszamy za zgorszenie, którym często jesteśmy. Przepraszamy Cię za nasze innych ściągające w dół grzeszne czyny, grzeszne decyzje, grzeszne postępowanie. Ojcze, prosimy Cię, przebacz nam tą naszą małość i też naucz nas naprawiać to. Spraw, żebyśmy też nigdy więcej nie stali się już zgorszeniem dla nikogo. Broń nas, trzymaj nas. Spraw, żebyśmy byli świadectwem, a nie zgorszeniem. Bardzo Cię za to przepraszamy i bardzo Cię prosimy, żebyś nam pomógł. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, w ten dzień Bartłomiej Jalongo z Matką Bożą Różańcową przyjmijcie proszę błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie najlepiej w pokoju Chrystusa. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Pięknej nocy Wam życzę. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Dobranoc.